Witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu poświęconym książce pana doktora Dominika Smyrgały. Dwa kroki przed przyszłością, książka o Marianie Chodackim. Jest z nami, schował się tutaj, ale jest z nami pan minister Antoni Macierewicz, no i autor książki. Witamy serdecznie. I autor książki, pan doktor Dominik Smyrgała. Nim przejdziemy do książki, samego bohatera, chciałbym zacząć od pytania do pana ministra. Od kiedy, często tutaj na tych spotkaniach w IPN-ie, także miałem też przyjemność prowadzić spotkania dotyczące transformacji w różnych obszarach ustrojowych, gospodarczych i tak dalej. Jak to wyglądało od strony Wojska Polskiego? Czy można powiedzieć, że Wojsko Polskie w III RP jest już takim całkowicie naszym Wojskiem Polskim? Nie do końca rozumiem pytanie. Wojsko Polskie jest na pewno Wojskiem Polskim, co do tego nie ma cienia wątpliwości. A za to jest oczywiście kwestia rozeznania, na ile ten kształt odpowiada zarówno wymogom konstytucyjnym, jak i wymogom polskiej racji stanu. No i oczywiście to jest pewien proces, który ciągle trwa, a mam nadzieję, że postępuje. Nie mam wątpliwości, że bliska współpraca z sojusznikami ten proces intensyfikuje. A z tego punktu widzenia bardzo się cieszę z deklaracji podpisanej przez pana prezydenta Dudę i pana prezydenta Trumpa, zwłaszcza, że jest to realizacja pewnego planu, który został przygotowany między innymi przez naszego dzisiejszego bohatera, czyli pana ministra Dominika Smyrgałę i gdzieś tutaj siedzącego, albo uciekł, tego nie wiem, pana Bolesława, dyrektora Bolesława Piaseckiego we współpracy z plejadą bardzo ważnych generałów Wojska Polskiego, których nie będę wymieniał, ponieważ ich zależność od okoliczności jest dużo większa niż zależność panów ministrów. W związku z tym nie chciałbym robić im krzywdy moimi pochwałami, ale naprawdę zasługują na najwyższą pochwałę i najwyższą wdzięczność. Pojawił się pan Bolesław Piasecki, któremu tutaj też dziękuję, ale mówię o po prostu współpracy zarówno gospodarczej, technologicznej, politycznej, jak i przede wszystkim wojskowej między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Ona przyspiesza, intensyfikuje i umacnia przemiany w Wojsku Polskim. Drugim takim czynnikiem przyspieszenia tych przemian są oczywiście rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej, które mają przynieść nową kadrę czerpaną z szerokiego zaplecza społecznego, zwłaszcza z najbardziej patriotycznych środowisk polskiej młodzieży, co mam nadzieję się realizuje, bo odnowa kadry oficerskiej jest w sytuacji wojska zawodowego jednym z najważniejszych elementów unowocześnienia i usprawnienia tego wojska. Jak Państwo wiecie, proces uzawiodowienia wojska, przekształcenia wojska w wojsko zawodowe w istocie miał na celu i w pierwszych latach skutkował zamknięciem struktury personalnej wojska w starej kadrze po prostu i jakby powielaniem i utrwalaniem tej starej kadry, która oczywiście ma swoje zalety, to jest jasne, ale także pewne wady, które uniemożliwiały zobaczenie przemian współczesnych zarówno w jego aspektach dających Polsce wielkie szanse, jak i wielkie
zagrożenia, z czego wynikało, co skutkowało między innymi zmniejszaniem stanu wojska, zamrożeniem kadry oficerskiej właśnie, immobilizmem i szeregiem innych wad, o których już nie będę wspominał. Więc proces, który zaczął się w 2016, na przełomie 15 i 16 roku, odbudowy Wojska Polskiego niewątpliwie postępuje i z tego punktu widzenia z każdym dniem, nie mam co do tego cienia wątpliwości, zbliża się do ideału, o który pan powiedział. Powiedziałem tutaj i na tym chcę skończyć tę wypowiedź, bo uważam to za niesłychanie ważne, iż poza polską racją stanu i polskim interesem narodowym, który jest oczywiście kluczowy, jest też wymóg tego, by Wojsko Polskie dorastało do wymogów formalno-prawnych, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. A proponuję, żebyście państwo otworzyli konstytucję kiedyś i zajrzeli, jak tam jest zdefiniowana rola Wojska Polskiego. Otóż Wojsko Rzeczpospolitej Polskiej ma jako swój obowiązek strzec całości i niepodległości terytorialnej Rzeczpospolitej Polskiej. No, jak państwo się domyślacie, w 2015 roku to, co było Armią Polską, rzeczywiście w żaden sposób nie tylko nie było w stanie spełniać tego warunku, ale nawet nie zmierzało w tym kierunku. To uległo zasadniczej zmianie i mam nadzieję, że ten cel zgodnie ze strategicznym przeglądem obronnym, który został przeprowadzony na przełomie 2016 i 2017 roku, najdalej na początku lat 30. tego wieku zostanie osiągnięty. Obecność i współdziałanie, a zwłaszcza obecność Armii Stanów Zjednoczonych na terytorium polskim do tego czasu jest niesłychanie istotnym warunkiem tego, żeby Polska była bezpieczna. Dziękuję. A teraz zadam panu doktorowi Smyrgale takie pytania, które są zawsze, w pewnym momencie stają się irytujące dla autora. Dlaczego ta postać? Dzień dobry wszystkim. Ja zanim odpowiem na to pytanie, powiem jeszcze jedną rzecz. Teoretycznie dzisiaj wśród panelistów powinien być jeszcze jeden uczestnik, pan profesor Piotr Grochmalski. Natomiast ponieważ tak się składa, że jest członkiem mojej komisji w postępowaniu habilitacyjnym i również jednym z recenzentów, to uznaliśmy, żeby nie narażać się na zarzut konfliktu interesów, to ograniczymy skład. Taka formalna uwaga, którą czułem się w obowiązku wygłosić. Dlaczego ta postać? Ja to we wstępie opisałem, dlaczego ta postać. To znaczy, któregoś dnia było tak, że zaprosił mnie i profesora Sławomira Cyńskiewicza do siebie szef służby wywiadu wojskowego i jakaś tam była rozmowa na różne tematy i zadał pytanie, czy dałoby się znaleźć taką postać wśród całej plejady oficerów wywiadu naszego, zwłaszcza tego związanego z II Rzeczpospolitą, z oddziałem drugim, jako tego pierwszego strażnika niepodległości, która mogłaby być wzorem takim etycznym, ale i profesjonalnym dla współczesnego oficera wywiadu. I ta lista znakomitych oficerów, których skreślaliśmy podczas tej rozmowy, była naprawdę bardzo długa, ponieważ no nawet mogę podać parę przykładów. Jan Rzychoń, ale za Rzychoniem jednak kwestie jego licznych publicznych, kontrowersyjnych zachowań i sporu z Jerzym Niezbrzyckim, czyli Ryszardem Wragą, no jednak jest to pewien cień, który tutaj za tą sprawą został. Wraga Niezbrzycki z tej samej przyczyny, czyli fałszywych przeważnie zarzutów pod adresem Rzychonia albo Jerzego Sosnowskiego. Jerzy Sosnowski, ten temat już kilka razy w tym gronie poruszaliśmy. Dla mnie oczywista sprawa, że zarzuty o zdradę wobec Niemców absolutnie fałszywe i nie rzutowałyby. Natomiast to, że okazało się, że jednak nie zginął w 1939, a doszedł do 1942 w sowieckim więzieniu, to już jest obciążone pewnym ryzykiem, że coś mogło być na rzeczy, tak? Że go nie rozstrzelali w Katyniu na przykład. To już jest pewne coś, co może potencjalnie być ryzykowne. Dalej, Roman Czerniawski, czyli no wielce zasłużony w procesie dezinformacji Niemców w zakresie miejsca lądowania przy otwieraniu drugiego frontu, czyli we wprowadzaniu ich w błąd, że nie będą lądowali w cieśninie Calais, tylko w Normandii. No jednak tam był ten moment, w którym Czerniawski
podjął współpracę z Abwerą, potem dał się zrobić podwójnym agentem, co w zasadzie za co mu chwała, ale już jest pierwszy taki cień wątpliwości, ale potem nam się pojawił jeszcze drugi cień. To jest to, że Roman Czerniawski miał wspaniałe zasługi i został nawet uszlachcony potem w Wielkiej Brytanii. On miał tytuł szlachecki i to jest wspaniałe, ale z drugiej strony byłoby wspaniałe, gdyby nie to, że w tym czasie Maczek, Sosabowski i cała reszta klepała biedę przysłowiowo i tego typu zaszczytów nie dostąpiła. Znowu znak zapytania. No i było szukanie takiej postaci. W końcu, jak tam skonsultowałem to w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku, czy może by mieli jakiś pomysł, to mógł tu być, oni powiedzieli od razu, a może Marian Chodacki. No to wtedy pytanie do kolegi Cęckiewicza, przy jakiejś tam innej okoliczności, czy to jest dobry kandydat według jego wiedzy i co on o tym sądzi. On powiedział, tak, przecież to jest bohater. No i tak już poszło potem. Po prostu Instytut Piłsudskiego, jego archiwum, archiwum STZ, które on uratował, co też w mojej książce jest opisane, czyli najpierw ekspozytury, a potem samodzielnej placówki wywiadowczej, która prowadziła działalność polskiego wywiadu na zachodniej półkuli. No i tak się zaczęła. Dla mnie naukowo, intelektualnie przygoda życia. To mogę powiedzieć bez żadnej wątpliwości. Pojawia się tutaj w rozszerzeniu tytułu Marian Chodacki jako wzór współczesnego analityka wywiadu. Ja już panie Dominiko to męczyłem w Polskim Radiu. Czym jest analiza wywiadowcza? Taka profesjonalna, zawodowa. I dlaczego Marian Chodacki w tym był dobry, skoro staje się wzorem? Jak już powiedziałem, książek literatury w języku polskim na temat analiz wywiadowczych i analiz w zarządzaniu bezpieczeństwem jest całkiem sporo. Część to wydawała moja poprzednia uczelnia, czyli Collegium Civitas, część wydaje nowa uczelnia, czyli Akademia Sztuki Wojennej. Boję się, że jak wejdę w ten temat szczegółowo, to zejdzie mi znowu z półtorej godziny, więc, czyli pełny wykład, więc opowiem najkrócej jak mogę. W analizie wywiadowczej chodzi o takie rozebranie na części informacji wywiadu, a może inaczej, informacji wywiadowczych, źle powiedziałem, informacji wywiadowczych, czyli tych, które dostarcza wywiad, po to, żeby je przekształcić w informacje wywiadu jako instytucji. To znaczy, zebrane informacje wszystkimi możliwymi kanałami podlegają weryfikacji, sprawdzeniu, syntezie, analizie, dedukcji, indukcji, wszelkim procesom logicznym, po to, żeby na koniec dać informację, pod którą wywiad się podpisze i ona będzie opisywała rzeczywistość taką, jaka ona faktycznie jest, a nie taką, jak ona nam się faktycznie wydaje. I to jest cała sztuka, bo jeżeli wywiad opisze rzeczywistość inaczej niż ona jest naprawdę, no to może wprowadzić decydentów w państwie w duży błąd i to może ściągnąć na państwo bardzo duże problemy i my tego niestety w naszej historii kilka razy doświadczyliśmy. Panie ministrze, pan przywrócił też jeszcze jedną postać, nim przejdziemy do Mariana Chodackiego. Akurat patrona w tym przypadku SKW, pułkownika Ignacego Matuszewskiego. Pan nigdy o tym głośno nie mówił, a może mało. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego ważne jest dawanie, przywracanie dobrych wzorców dla oficerów wywiadu? No powiedzmy, od oficerów służb specjalnych tak to zróbmy. Jest po temu kilka powodów. Zacznę od takiego powodu, który może się wydawać drugorzędny, ale ma naprawdę swoje istotne znaczenie. A wśród bardzo wielu wybitnych i interesujących i inspirujących prac pana profesora Cęckiewicza jest taki mały artykulik, albo nawet uwaga, tylko opowiadająca o tym, jak to funkcjonariusze oddziału Y, proszę mi wybaczyć, że tak mówię, funkcjonariusze, chociaż oni formalnie rzecz biorąc byli żołnierzami, ale bardzo mi trudno przechodzi przez gardło słowo żołnierz do ludzi z aparatu sowieckiego. A więc funkcjonariusze oddziału Y, zespołów wywiadowczych oczywiście, drugiego zarządu sztabu generalnego Ludowego Wojska Polskiego, czyli tej sowieckiej ekspozytury Związku Radzieckiego, Związku Sowieckiego w Polsce, a
z pomocą pana Bronisława Komorowskiego, wówczas wiceministra obrony narodowej, to się dzieje w roku 1990, podejmują próbę przekonania Instytutu Piłsudskiego, że są prawdziwymi spadkobiercami wywiadu polskiego z okresu II Rzeczypospolitej i że oni kontynuują tą najprawdziwszą ideę, myśl i koncepcję oficerów wywiadu polskiego i w związku z tym chcieliby, żeby im udostępniono trochę materiałów na temat pracy tych właśnie oficerów, bo oni by chcieli taką izbę pamięci zrobić w Polsce, która by tę ciągłość między okresem II Rzeczypospolitej i właśnie teraz po 1989 roku w WSI eksponowała, pokazywała. Tutaj pośredniczył w tej operacji właśnie ówczesny wiceminister obrony narodowej pan Komorowski, który jakby zalegalizował, upewnił ówczesne kierownictwo Instytutu Piłsudskiego, że to właśnie tak jest, że to są ludzie wiarygodni, którzy naprawdę zasługują na wszelkiego rodzaju pomoc. No na szczęście kierownictwo Instytutu Piłsudskiego nie przyjęło do wiadomości tej całej operacji i nie przekazało ani dokumentów, ani innych precjozów czy też artefaktów, które mogłyby pomóc WSI zaprezentować się w ówczesnej Polsce jako szlachetna kontynuacja polskiego dorobku bezpieczeństwa wojskowego, ale to pokazuje, jak ważne jest to, co robi pan Dominik Smrgała, to, co zaczął. Bo tak mi się wydaje, że to trzeba jasno powiedzieć, że zaczął tę pracę właśnie profesor Cęckiewicz. Nikt inny tak szeroko nie sięgał do II Rzeczypospolitej, jeżeli chodzi o dorobek intelektualny, polityczny i przede wszystkim fachowy. No i z tego punktu widzenia postać pana Ignacego Matuszewskiego jest absolutnie kluczowa, bo jako jeden z niewielu polskich polityków i oficerów patronował myśli antykomunistycznej przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle wśród emigracji polskiej po II wojnie światowej, ale powiedziałbym więcej, nie tylko wśród emigracji, wśród państwa polskiego na obczyźnie, bo trzeba mieć świadomość, że był jednym z tych ludzi, którzy walczyli o to, dążyli do tego, żeby jak najdłużej utrzymać niepodległe państwo polskie na obczyźnie. Państwo, którego dorobek po dzień dzisiejszy jest prawie zupełnie w Polsce nieznany. Nieznany jest w wymiarze właśnie wywiadowczym, nieznany jest w wymiarze politycznym, nieznany jest w wymiarze kulturalnym i oświatowym, gigantycznym, nieznany jest w wymiarze także zakresu wydawnictw, lektur, literatury pięknej, literatury naukowej, etc., etc. Olbrzymia praca, którą Matuszewski i jego koledzy włożyli, była, żeby ten aparat państwowy, który obejmował miliony ludzi w istocie swoim oddziaływaniem, miliony Polaków na obczyźnie, był antykomunistyczny, żeby przeciwdziałać dywersji komunistycznej, często przedstawiającej się jako patriotyczna, jako katolicka, jako, tak powiem, polska, etc., etc. Niesłychanie trudna praca, która bez determinacji Matuszewskiego by w ogóle nie miała szansy na realizację. W dużym stopniu, chociaż oczywiście były załamania, różne fazy były tego aparatu Polski na emigracji, państwa polskiego na emigracji, ale generalnie rzecz biorąc utrzymanie tego antykomunistycznego nurtu do w zasadzie ostatnich momentów do 88 roku, przed 89 rokiem, była w dużym stopniu zasługą inspiracji między innymi właśnie Matuszewskiego. Stąd moja wielka dla niego admiracja. Tam jest jeszcze jeden element, który bardzo trudno jest sobie dzisiaj uświadomić.
o wychowanie i myśl, zespół wartości, które reprezentował Matuszewski, były bezkompromisowe. Bezkompromisowość oznaczała także bezkompromisowość wobec siebie. To znaczy gotowość z jednej strony na poniewierkę, ale także i biedę, ale także zobowiązanie samego siebie do działania bezwzględnego wobec tych, którzy zdradzają polską rację stanu. To nie jest łatwe. To jest moralnie niełatwe, a zwłaszcza na warunkach emigracyjnych bardzo trudne. To zostało zrealizowane wobec bliskich przyjaciół Matuszewskiego i jego współpracowników wtedy, kiedy szli na kolaborację, na współpracę czy z Rosjanami, czy z Sowietami, czy z reżimem komunistycznym w Polsce. Jednoznaczne odrzucenie, potępienie i odcięcie się od każdej zdrady było jednym z takich walorów jego postawy, o których warto pamiętać. Nie po to, żeby wszystkich do tego namawiać, bo to są cechy, które mogą być właśnie tylko małej grupy przywilejem, że tak powiem, albo ciężarem, ale po to, żeby o tym pamiętać, że bez tej cechy elity wywiadowczej, elity politycznej, a polskie państwo na emigracji i polskie państwo, które budujemy, nigdy by nie przetrwało. Jeśli mogę dodać słowo do tego całego obozu, tak to nazwijmy, niepodległościowego. De facto, panie ministrze, co wiem, że i dla Sławka, i dla pana, i dla mnie jest takie lekko kolące w dużej mierze Piłsudczykowskiego zarazem, prawda? No już tam nie wchodząc w nasze stałe debaty na ten temat. Ja się na to nazewnictwo nie zgadzam, z całym szacunkiem dla Józefa. Ale oni sami siebie tak nazywali. Piłsudskiego, to oni się mogli tak nazywać, tak. Ale... No niepodległościowy obóz, każdym razie. Ale dla mnie dorobek Romana Dmowskiego jest nie do zapomnienia i nie do wykluczenia z polskiej myśli niepodległościowej, a to by sugerowało takie działanie, więc lekko prowokacyjnie to powiedziałem oczywiście, prawda, ale dla mnie imponujące jest coś innego jeszcze w tym wszystkim. To jest to, że oni zrobili to wbrew wszystkiemu, bez zaplecza finansowego i bez wsparcia, a nawet często przy kontrdziałaniu miejscowych służb gotowością specjalnych. Walki z sprzyjającą Rosji także służbami państw zachodnich. Tak, oczywiście, tak, że tak. To jest niezwykłe. Nie wyeksponowałem tego, przepraszam. Czy tak, dlatego sobie pozwolę, to było naprawdę wbrew całemu światu. To jest najbardziej imponujące w tym wszystkim. Zgadza się. Hartem ducha. Dokładnie tak. I dlatego Matuszewski jest, tak powiem, wzorem polskiego oficera służb specjalnych i polskiego oficera w ogóle. Czym był STZ, panie Dominiku? Bo to jest nieodmiennie hasło STZ i Marian Halacki. To są dwie rzeczy, które są nierozłączne. To prawda. STZ... Przyczyny są tak naprawdę dwie. Jedna jest taka bardzo materialna. To jest to, że w przypadku STZ-u jest z czego pisać, a to, że jest z czego pisać, jest jednoosobową, indywidualną zasługą Mariana Chodeckiego właśnie. To znaczy, taką największą klątwą, z którą się wszyscy badający historię oddziału drugiego stykają, jest to, że archiwum słynne z Fortu Legionów utracone na rzecz Niemców, drugie zakopane gdzieś na Wołyniu przez niejakiego Józefa Goldberga ujawnione, utracone na rzecz Sowietów, archiwum londyńskie częściowo przekazane Brytyjczykom i tam oni twierdzą, że nie wiedzą, co się z tym stało. Jak to Brytyjczycy, a reszta spalona bądź ukryta, bo jest i taka hipoteza, że nie tyle spalił to Gano, co tak naprawdę ukrył, tylko nikt nie wie gdzie i nie można tego znaleźć. Jest taka możliwość, chociaż raczej spalił, no taka jest przyjęta wersja. A z archiwum STZ jest inaczej. Archiwum STZ zostało przez Chodeckiego ukryte i było ukrywane już od marca 1945 roku.
I przypomnijmy, czym w ogóle było STZ jako tak. Znaczy, STZ, jak już powiedziałem, ekspozytura, a później samodzielna placówka wywiadowcza, czyli troszkę obniżona ranga. Obniżona dlatego, że Amerykanie sobie nie życzyli ekspozytury na swoim terytorium i działalności na swoim terytorium. STZ, od liter STZ, czyli Stany Zjednoczone, ulokowana przy konsulacie generalnym w Nowym Jorku, ale tak naprawdę działająca na terenie od Kanady po Argentynę, czyli na terenie właściwie całej Ameryki, całej zachodniej półkuli. Czyli ja dobrze pana rozumiem, że działalność wywiadowcza Mariana Chodeckiego trwała pomimo zgody Amerykanów? Nie, po prostu on był wtedy już oficerem, nie prowadził działalności na terenie Stanów, natomiast był łącznikowym ze Stanami i dalej koordynował po wyłączeniu Stanów wszystko od Kanady przez Meksyk i głównie potem na południu to była Argentyna i Brazylia jako największe i najistotniejsze państwa regionu, ale z próbami wychodzenia też na inne państwa. Więc i to były też te państwa, w których Niemcy i komuniści zarazem mieli największe wpływy, więc ten dobór był zupełnie nieprzypadkowy. I ta działalność na zachodniej półkuli, poza byciem oficerem łącznikowym z Amerykanami i z Brytyjczykami i wspieraniu ich działań wywiadowczych, była też niezwykle istotna z racji przeciwdziałania ekspansji komunizmu, ale też z racji realnie zdobywanych informacji szkodzących III Rzeszy. I to jest, dlaczego to ukrycie archiwum ja tak na każdym roku podkreślam. No to jest, to się bierze z kilku rzeczy. No po pierwsze, jak już powiedziałem, czynnik materialny. Jest z czego pisać, bo on to schował, a nie zniszczył, więc zachował do dziś. Zatem, sposób bardzo charakterystyczny zresztą tak, to schował. Tak. Za chwilkę o tym opowiem. Rzeczą drugą to jest to myślenie o państwie polskim. To jest to, co pan minister przed chwilą powiedział. To archiwum było własnością państwa polskiego, więc należało je uchronić, nie zniszczyć, ale uchronić, nie przekazać aliantom, jak zrobił pułkownik Gano, nie spalić, bo się zmarnuje, ale uchronić, bo może kiedyś będzie potrzebne. Z drugiej strony nie można było go zostawić w konsulacie tego archiwum, bo przyjęliby je komuniści, a to było śmiertelne zagrożenie dla oficerów i pracowników placówki oraz wszystkich tych, którzy z nimi współpracowali. Więc z jednej strony taka czysto ludzka troska o człowieka, ale nie pójście na łatwiznę, czyli zniszczenie, spalenie, tylko ukrycie, bo to może kiedyś być potrzebne wolnemu państwu polskiemu. I Marian Chodacki zaczął, to jest niesamowite, że on to archiwum zaczyna ukrywać już w marcu 1945 roku. Zaraz po tym, jak już nie ma żadnych złudzeń na temat tego, że po Jałcie wszystko jest przegrane, że będzie rząd z komunistami, komuniści kiedyś przyjdą i przejmą tu konsulat. To nie jest świadomość tego, że Polska będzie podzielona, bo to umieli wszyscy, że znali się w sowieckiej strefie wpływów. To jest świadomość, że oni przyjdą też tu do konsulatu i mogą to przejąć. W takim swoistym testamencie, który Chodacki napisał w 1949 roku, jest takie jedno lapidarne zdanie i ta lapidarność, jak sobie człowiek kontekst uświadomi, to w nim tkwi trwała groza, że w marcu 1945 roku, ja w tej chwili cytuję tak mniej więcej, to nie jest w pamięci pełny cytat, tylko taka parafraza, że w marcu 1945 roku, mając świadomość nadchodzących wydarzeń, zacząłem ukrywać archiwum, ale on to pisze dopiero w 1949 roku. Po 4 latach daje znać, że to archiwum ukrył. A czego on się obawiał? Ano obawiał się tego, że przyjdą komuniści, wszystko rozpracują, to oczywiste. Zagrożą jemu i wszystkim związanym, to też oczywiste. Wiedział zarazem, że jednym z tych, którzy mogą to archiwum przyjąć, będzie Oskar Lange, któremu na wieczną hańbę została przywrócona ulica w Warszawie znowu niedawno, tak? Bo najpierw był Lange, potem nie pamiętam kto. O właśnie, to jest dla mnie dramat, tak? Że zmieniono nazwę ulicy Oskara Langego na Tomasza Arciszewskiego, w czym jest niesamowity dramat, bo Lange jako sowiecki agent w otoczeniu Roosevelta przede wszystkim w dużej mierze spowodował upadek uznania dla ostatniego rządu uznawanego przez zachodnich aliantów, czyli rządu właśnie Tomasza Arciszewskiego. Dla mnie osobiście ta zmiana, być może przypadkowa, być może nie, była rodzajem pewnego takiego, nazwijmy to, historycznej sprawiedliwości, tak? Że człowiek, który jako tajny agent, przyjaciel
pan przyjaciel po rosyjsku było wcale nie druk, tylko przyjaciel właśnie, i co Amerykanie tłumaczyli jako friend, że człowiek, który się przyczynił do odebrania uznania temu rządowi, no stracił ulicę, no tylko potem ją dostał z powrotem, tak? Dla mnie to jest takie coś, co ma dużą wydźwięk taki symboliczny. Ale chcę skończyć. Dobra. Pan nie martwi, jadąc tutaj słyszałem w radio, że podobno znowu wraca Arciszewski. Tak, także, jednak? Tak, tak. Także może akurat ta nasza debata odbywa się w momencie jednak zwycięstwa Rzeczypospolitej. Tak, ja bym się bardzo z tego cieszył, nie ukrywam. Dla mnie to po prostu było uderzające. Ale STZ pracował nad Langem. Nie miał, przynajmniej do tej pory, nie znalazłem ostatecznego dowodu, że wiedzieli, że Lang jest komunistycznym szpiegiem, ale przesłanek mieli aż nadto. Oni wiedzieli, oni go rozpracowywali, bo mieli bardzo liczne przesłanki za tym, że Lang jest komunistycznym agentem, agentem po prostu stalinowskim, znaczy w ogóle sowieckim. A skąd my wiemy, że był? A wiemy z tego, że Amerykanie potem, z Venony wiemy, prawda, po prostu rozszyfrowali depesze i tam to jest wprost napisane, że on jest sowieckim agentem. W 2009 roku napisałem o tym artykuł i potem byłem odsądzany od czci i wiary, jak ja mogę tak sławnego profesora, ojca polskiej ekonomii szargać. Ale Sławek też napisał nawet chwilę wcześniej chyba, więc... Ja się teraz dopiero dowiaduję, że w 2009 roku, a pan minister Smyrgała napisał ten artykuł i że zanim został tak ostro zaatakowany, w sytuacji, w której niejaki Marcin Gugulski w mniej więcej 1990 roku na łamach Pisma Głos wydrukował cały szereg materiałów na temat Venony, łącznie z opisem pana Langego i taty pana Warszawskiego, prawda, i innych komunistów z Polski pochodzących, którzy byli sowieckimi agentami. Okazuje się, że do pewnych rzeczy trzeba mniej więcej raz na rok wracać, bo one się zapadają w świadomości ludzkiej i znikają. No ale ta książka nie zniknie, bo wydały Wojskowy Instytut Wydawniczy, więc ona pozostanie na wieki. Dziękujemy Instytutowi bardzo. Kończąc historię archiwum, to już też samo to, jak to się odbyło, jest ciekawe, tak? Że klasztor nazarytanek w Pensylwanii i wskazanie, w jaki sposób można to podjąć. Trzystopniowe zabezpieczenie, dziś byśmy powiedzieli. Czyli kawałek biletu reklamowego z pralni, tak jest pewnie wkładki z gazety reklamowej tak naprawdę. Hasło ustne, którego mi się nie udało znaleźć, jakie ono było. No i jeszcze znajomość tego, w jakim miejscu to jest schowane i kogo trzeba spytać. I wszystko u sióstr. I do której siostry trzeba pójść, żeby spytać, tak? I ona powie. No i co jest ciekawe, potem de facto po kolejnych 10 latach Chodacki sam to archiwum wydobywa, a raczej osoba, którą on wskazał, poszła, i to był pułkownik Adam Koc, też znany przedwojenny, z Piłsudczyk, on to odbiera i składają to w Instytucie Piłsudskiego, już nikomu nie mówiąc, gdzie to składają. Czyli na wszelki wypadek, gdyby jednak coś się wysypało, wyjęcie i przeniesienie archiwum w inne miejsce. I dopiero po śmierci Chodackiego w 75 roku, w 76 generał Wincenty Kowalski, którą operację wyjęcia tego archiwum przeprowadził, mówi dyrektorowi Budnemu, który znajduje testament Chodackiego, próbuje go znaleźć, ale siostry twierdzą, że tam już nic nie ma, bo nie ma. On dopiero tłumaczy, że my to już mamy, to już leży u nas sobie tam, to są papiery Chodackiego tam w kącie schowane, to jest właśnie to. A to jest tak ogromne archiwum, że jak sobie pomyślę, jaka była logistyka tego, żeby to bez śladu przewieźć dwa razy z Nowego Jorku do Pensylwanii, z Pensylwanii z powrotem i tak położyć, żeby nikt nie wiedział, że to jest to, no to też cała sama w sobie operacja. Mimo wykonana na rzecz państwa, które od 30 lat formalnie nie istnieje. I to też świadczy pewnej lojalności i przywiązaniu do tej wolnej Polski, do II Rzeczypospolitej, która cechowała tamtych ludzi. No tu muszę się zaprotestować w sposób bardzo zasadniczy. Odwrotnie. To państwo formalnie istniało. Formalnie istniało, a politycznie nie było to respektowane przez większość państw poza Watykanem wtedy jeszcze. Przypominam, że Watykan do lat 60. uznawał reprezentację posła II Rzeczypospolitej jako przedstawiciela niepodległego państwa polskiego, a zresztą w wymiarze takim politycznym Stany Zjednoczone i nie tylko, i Wielka Brytania także konsultowały, warto o tym pamiętać, reprezentantów rządu
polskiego na uchodźstwie jeszcze przy przygotowywaniu układu helsińskiego. Więc to nie jest tak, że ten rząd nie istniał z punktu widzenia faktycznego oddziaływania. To nie tylko jest tak, że podziemie także w latach 60., 70. i 80. korzystało z pomocy rządu londyńskiego, ale i zagraniczne dyplomacje też uwzględniały informacje, jakie tam były przekazywane. Kiedy Marian Chodecki orientuje się, że, bo na przykład u Tadeusza Kattelbacha zrozumienie dla ekspansji komunizmu i dla faktu, że lada moment ten system będzie rządził co najmniej połową Europy, jest już w 1943 roku po przegranej przez Niemców w bitwie pod Stalingradem. A on wtedy doskonale sobie zdaje sprawę, że ten walec komunizmu będzie par na zachód. No i tylko pytanie, na ile się z zachodu da się powstrzymać? Czy na ile wojska alianckie więcej terytorium jak gdyby Europę wyzwolą. Kiedy Chodecki orientuje się, że komunizm no niestety rozleje się po Europie? Nawet wcześniej. To znaczy, ale Matuszewski chyba jeszcze wcześniej, chociaż tutaj trzeba poczekać na znowu książkę, którą profesor Cęckiewicz niebawem wyda, czyli kolekcję dokumentów. Chodecki takie przypuszczenia ma i to jest niesamowite już latem 1941 roku i to nawet w momencie, kiedy Niemcy prą na wschód i jeszcze wszystko wskazuje na to, że zmiażdżą Armię Czerwoną. Mało tego, on nie będąc wówczas oficerem wywiadu, a w zasadzie będąc w niełasce u Piłsudskiego, w maju 1941 roku jest w stanie dostarczyć przez swoje brytyjskie kontakty Churchillowi memorandum. Ja to memorandum czytałem, to jest fascynująca lektura. Człowiek w maju 1941 roku pisze, że sojusz Hitlera ze Stalinem jest wyłącznie taktyczny, nie mając dostępu wówczas do wywiadowczych dokumentów, bo jak już powiedziałem, był w niełasce, w brygadzie szkolnej i tak dalej. I pisze, że to już jest sojusz tylko taktyczny, za chwilę zacznie się wojna niemiecko-sowiecka i że trzeba będzie stanąć z powodów czysto taktycznych, przyjąć Sowietów jako sojuszników, ale z dużą nieufnością i pierwszą rzeczą, która musi się dokonać w tym wszystkim, jest uznanie przez nich wschodniej granicy Polski. On to pisze do Churchilla 20 maja 1941 roku. Na miesiąc przed planem Barbarossa. No to pokazuje, że ta świadomość... Tak. Powiem szczerze, że ta sprawa była jednym z większych problemów, gdy czytałem tę książkę. Czyli kwestia jego diagnoz geopolitycznych. Z jednej strony absolutnie się zgadzam z panem ministrem Smyrgałą, no nieprawdopodobnie genialna analiza bieżącego stanu rzeczy, bieżących wydarzeń. W wymiarze taktycznym, no rzeczywiście mało kto wówczas na świecie sobie z tego zdawał sprawę, chociaż trzeba przyznać, że wywiad brytyjski i myśl polityczna ludzi skupionych wokół Churchilla była na taki przebieg wydarzeń nastawiona. Można by powiedzieć, że Churchill w międzyczasie, między, tak powiem, kolejnymi szklankami whisky, modlił się o to, kiedy wreszcie dojdzie do wojny rosyjsko-niemieckiej i oczekiwał tego. On był na to, jakby to była jego główna nadzieja na wyjście z dramatycznego impasu, w jakim Wielka Brytania się stała. Więc tutaj bezsporne szapoba dla Chodeckiego. No ale w wymiarze strategicznym, w wymiarze długofalowym, to powiem uczciwie, że to jest dla mnie zaskoczenie. To jest dla mnie zaskoczenie, zwłaszcza w wypadku oficera, który zwerbował najgenialniejszego polskiego agenta po stronie niemieckiej i który w związku z tym musiał mieć dostęp do wiedzy o sposobie myślenia wywiadu niemieckiego wobec Rosji. Długofalowego, nastawionego na sojusz z Rosją.
na sojusz z Rosją, który przecież zaraz po katastrofie z punktu widzenia III Rzeszy, katastrofie z roku 1945, zaczął być przygotowywany po stronie zarówno NRD, jak i NRF. Prawda? Przygotowywany, wypracowywany, rozpracowywany. Co więcej, cała myśl, którą tutaj tak znakomicie pan minister Smyrgała zanalizował, cała myśl hitlerowska związana z Lebensraumem, leży u podstaw nie tylko koncepcji wojskowej, wojennej, militarnej agresji wobec Rosji, ale także pokojowego sojuszu, który też ten Lebensraum Niemcom ma otworzyć. Przedwczoraj Rosja została przyjęta do Rady Europy. Głównie bez żadnych warunków, a z której została wyrzucona w 2014 roku po zajęciu części Ukrainy. Dzisiaj bez żadnych zastrzeżeń została przyjęta, głównie za sprawą stanowiska niemieckiego. Co to znaczy? Że trochę więc jakby mamy kontynuację tej długofalowej właśnie strategii, która była zawarta w niemieckim stanowisku i wywiadu, i Hitlera, i wielu, wielu innych polityków. Otóż powiem uczciwie, że wracam do tej diagnozy. O ile absolutny geniusz doraźnej diagnozy, to w tym długofalowym wymiarze, który może nie był tak niezbędny z punktu widzenia działań politycznych. No, oficer wywiadu jest zobowiązany do tego, żeby dawać, jak słusznie tutaj przed chwilą pan minister Smyrgała powiedział, żeby dawać wskazówki z pozyskanej sobie wiedzy dla praktycznej, doraźnej polityki. W związku z tym nie musi się rozwodzić nad rzeczami, które się będą realizowały w przeciągu stuleci, prawda? Ale jeżeli chodzi o ten długofalowy wymiar, to powtarzam raz jeszcze, on został troszeczkę, że tak powiem, zaniedbany przez polskie służby specjalne w ogóle. No i przez polską politykę w ogóle. A szkoda. Dlaczego tak się stało, panie ministrze? No to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego tak się stało. Myślę, że bardzo wiele czynników na to się złożyło. Jednym z takich czynników, zwłaszcza w okresie po II wojnie światowej, było przekonanie, że wpływ Stanów Zjednoczonych na politykę niemiecką będzie wpływem, że tak powiem, no właśnie w wymiarze pokoleniowym, wielopokoleniowym. No bo Stany Zjednoczone odbudowały gospodarkę niemiecką, bo kapitał Stanów Zjednoczonych leżał u podłoża odzyskania siły przez największe koncerny niemieckie, bo Stany Zjednoczone budowały służby specjalne niemieckie, zwłaszcza wywiad, prawda? W związku z tym, bo na terenie Stanów Niemiec bazowały i nadal bazują największe siły Stanów Zjednoczonych w Europie. W związku z tym to przekonanie o tym, że Niemcy będą, że tak powiem, w stałym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, było także wśród polskiej myśli politycznej bardzo, bardzo zakorzenione. Nie rozumiejąc, że silniejsze od doraźnych narzędzi, że tak powiem, nazwijmy to dominanty, jest myśl narodowa. Myśl narodowa niemiecka ciągnie do sojuszu z Rosją. Muszę się troszkę pobronić. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że już z perspektywy, bo prawda jest taka, że każdą książkę można pisać w nieskończoności. Kiedyś trzeba skończyć. Ja bym sam teraz ją już inaczej napisał i poprawiał pewne rzeczy. Natomiast na minimalną swoją obronę dwa fragmenty bym chciał zacytować. Jeden to jest artykuł Chodeckiego z 1933 roku. Po tym, jak wrócił z Finlandii z pobytu na placówce i wtedy Matuszewski znowu wydawał takie czasopismo Polityka Narodów, Chodacki tam pisywał. I w artykule jednym z moich ulubionych pod tytułem Państwa Bałtyckie wobec odrodzenia się hasła Drang nach Osten, i to jest ciekawe, bo on to pisze wiosną 1933 roku, czyli tuż po dojściu Hitlera do władzy, jest taki cytat.
Imperializm niemiecki pod maską stresemanowskiego pacyfizmu nie zrezygnował jednak z Bałtyku. Zmienił tylko, według opinii panującej nad jego wybrzeżem, formę penetrowania na wschód. Rapallo, a raczej jego nieujawniona czy w słowa nieujęta część, iść może przecież po linii kompromisowego potraktowania interesów, zarówno niemieckich, jak i rosyjskich, na obszarach dzisiejszej Estonii i Łotwy, a w drugim rzucie Litwy i Finlandii. Tak więc mogła powstać tylko pauza w historii Drang nach Osten i strzemienia w stronę bałtyckich zapada. Ja to może za mało wyegzekwowałem, ale Chodacki miał świadomość tego, że docelowo takie rzeczy mogą być. Dlaczego ten cytat umieściłem w książce? Zrobiłem to z trzech przyczyn. Pierwsza jest taka, że takiego zapisu w Rapallo, czyli w traktacie z 22 roku, nie było, ale jest prawie słowo w słowo w tajnym aneksie do Ribbentrop-Mołotow. Czyli znowu ta analiza jest. Po drugie, on podkreśla jednak to, że była świadomość współpracy z jednego sąsiada z drugim, naszego. I trzecia rzecz bardzo istotna w tym wszystkim jest taka, to co pan powiedział, jako oficer wywiadu, który zwerbował Sosnowskiego, a głównym zadaniem Sosnowskiego było odkrycie tego, o co chodziło w Rapallo, czyli udowodnienia współpracy Sowietów z Niemcami, i tego dokonał, jest tu, znaczy widać, że on jest to owocem tego, tak? Właśnie ten cytat. Natomiast w dalszych częściach bardziej chodziło mi o to, że po pierwsze on się bardzo skupił na Hitlerze i ideologicznych podstawach III Rzeszy, które no, doprowadziły do, nazwijmy to, no, na jakiś czas zaprzestania tej współpracy. Ze względu właśnie na Grossraumpolitik i potem jeszcze parę innych zagadnień. A potem on już się skupił w swoich późniejszych pismach po upadku tej ideologicznej III Rzeszy, już się skupił wybitnie na Sowietach. I znowu może rzeczywiście trochę w krótszym okresie, ale tu są takie zapisy z takiego jego niewydanych notatek z 1946 roku, 1946, bo data się zachowała, gdzie właściwie jest opisany przebieg zimnej wojny przez wiele lat, na wiele lat naprzód. Prosty pierwszy zapis. Związek Radziecki miał największą armię na świecie, z armiami państw odeń zależnych włącznie, i nie przeprowadził po wojnie demobilizacji, dzięki czemu zachował zdolność do natychmiastowego działania, podczas gdy Zachód pogrążał się w pokojowym jakimś tam już porządku powojennym. Związek Radziecki nadal rozbudowywał przemysł wojenny, podporządkowywał militaryzacji wszystkie aspekty życia społecznego, podczas gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przestawiły swój przemysł z powrotem na produkcję pokojową, i trzeba było aż Reagana, żeby to odkręcić, tak, żeby to zmienić. Jeden z moich ulubionych fragmentów. Od chwili zakończenia wojny ZSRR stale zwiększa swój stan posiadania, podczas gdy państwa zachodnie już myślały o dekolonizacji. Komuniści przymusowo zakomunizowali państwa satelickie, w państwach zachodnich zaś prowadzili aktywną dywersję ideologiczną za pośrednictwem partii komunistycznych i organizacji zależnych. Więc potem to jest raczej kwestia potraktowania przez jakiś czas problemu niemieckiego jako nieistotny, a skupieniu się już na rzeczach bardziej no, związanych z największym zagrożeniem ówczesnego świata, czyli komunizmie. Ale znowu kolejna notatka pokazuje, że tam przestrzeń na współpracę niemiecko-sowiecką właśnie w wydaniu NRD-owskim była. To jest, pamiętajmy, rok 1946, czyli w ogóle jeszcze NRD nie ma, ani RFN-u. Komuniści budowali armię państw satelickich, które tylko pozornie były armiami narodowymi, faktycznie miały walczyć za sprawy Kremla. Ciekawym przykładem podawanym przez Chodackiego była w tym kontekście armia niemiecka organizowana przez wziętego do niewoli pod Stalingradem marszałka Friedricha Paulusa. To jest też ciekawe, że Paulus przecież z niewoli wrócił i osiadł w NRD na koniec, tak? Więc no to też takie... Pozyskany po prostu. W pewnym sensie się pozyskali. To tyle tytułem samoobrony. Ja w pełni się zgadzam. Bardzo przepraszam, jeżeli moje słowa, tak powiem, zabrzmiały jako krytyka analizy pana ministra, bo nie taka była intencja. Intencją było zwrócenie uwagi na to, że o ile rzeczywiście w latach 30. A Chodacki zwłaszcza wtedy, kiedy pracował jako przedstawiciel Rzeczypospolitej w Gdańsku,
zwracał na to bardzo istotną uwagę. Widział zagrożenie współpracy niemiecko-rosyjskiej dla polskiej obecności na Bałtyku i co więcej, widział zagrożenie tej współpracy dla całego Międzymorza, dla całej Europy Środkowej, co pan bardzo trafnie w tamtej analizie lat 30. myśli Chodackiego podnosi. To one, wnioski z tego jakby w mniejszym stopniu są przeniesione na analizę sytuacji geopolitycznej w czasie II wojny światowej i zaraz po II wojnie światowej. To o tym tylko chciałem powiedzieć. I przy okazji takie pytanie, bo być może to jest wynik mojej, tak powiem, niechlujstwa w czytaniu tej wspaniałej książki, do której ma pan rację, należy wracać wielokrotnie, bo bogactwo myśli tutaj zawartej jest tego naprawdę godne. Ja miałem takie wrażenie, jakby u Chodackiego była wielka refleksja związana ze Stalingradem, z przebiegiem wydarzeń frontowych, a mniejsza związana z dyplomacją. Na przykład nieobecny jest w ogóle Teheran. No, to jest dla mnie, powiem szczerze, szok i mam wrażenie, że pewne ułomności czy niedoskonałości, niedopowiedzenia myśli Chodackiego z tego częściowo wynikają. Dlaczego? No, dlatego, bo przecież zanim doszło do Teheranu, została sformułowana koncepcja najpierw, no przede wszystkim w dyplomacji amerykańskiej, czterech policjantów świata, czyli koncepcja tego, jak będzie wyglądał świat, kształt świata po wojnie. Ta koncepcja po dzień dzisiejszy jest żywa w wymiarze środowisk liberalnych świata zachodniego. Czyli taka sytuacja, w której Rosja jest partnerem, jednym z sojuszników w panowania nad światem wielkich mocarstw. To przyjmowało różne kształty, ale źródło wymyślone właśnie gdzieś na przełomie 1942-1943 roku, które stało się później podstawą myśli teherańskiej i jałtańskiej, było bardzo jasne. Przypominam, że w ramach tej myśli panowanie nad Europą zostało oddane Rosji. Z góry od razu. W Jałcie to jest wprost powiedziane, ale także w dokumentach wewnętrznych waszyngtońskich było jasno stwierdzone. Dopiero Reagan przeciął tę myśl, a Trump to przecięcie kontynuuje. Panie doktorze. Będę musiał to szybko znaleźć. Rzeczywiście Teheran się nie pojawia jako taki. To muszę oddać. Natomiast w którymś momencie, tylko to musiałbym to teraz szybko znaleźć, bo w tej chwili na szybko nie przychodzi mi to, jest to, że będą cztery nowi w systemie Narodów Zjednoczonych, to się przewija. To się przewija. ONZ jest tylko emanacją. Tak, to dokładnie to jest. Tak, tak, tak. No, już w karcie atlantyckiej de facto tak naprawdę, no tak, prawda? Tak, 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 to jest ten. Ja chwilę jeszcze pozerkam i może mi się uda to znaleźć, ale rzeczywiście Teheran jako taki się nie przewija, to jest prawda. Ale na tyle, co ja śledziłem historię polityczną Polski, to ten Teheran tak w ogóle nie za bardzo sobie chyba uświadamialiśmy wtedy, co się działo. Zawsze namawiałem moich współpracowników do tego, żeby do Poboga Malinowskiego sięgali naprawdę często i powtarzam dla was. Chodziło mi o statystyczne ujęcie. U Poboga Malinowskiego tak. Na temat Teheranu jest ze 100 stron mniej więcej jednego Poboga. To chodzi mi o argument statystyczny. Jakby to powiedzieć, tak, no. Ja nie powiem, że wystarczy przeczytać Poboga, żeby rozpoznać tę rzeczywistość, ale na pewno jest on niezbędny. No, najlepiej w wydaniu Głosu z 1979 roku. Jeszcze jest jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa u Chodackiego, znaczy przynajmniej dla mnie odkrywcza, czytając pana doktora książkę. To jest bardzo głęboka pod wieloma względami analiza książki Adolfa Hitlera Mein Kampf. No tak, tak. To znaczy w
potraktowaniu, znaczy Mein Kampf w pismach Chodeckiego nie jest traktowane w stylu, nie wiem, to bym napisał ten wąsik, ach ten wąsik, ten taki sketch, kuplet przedwojenny, Tymsza o Dymsza. Wydaje mi się, że Tuwim to napisał, ale wydaje mi się, że Tuwim, Sępoliński jednak, tak? A, dobrze. Chodacki traktował Mein Kampf śmiertelnie poważnie. Nie jako wynurzenia szalonego ideologa i nieodpowiedzialnego przywódcy, tak jak to wielokrotnie jest traktowane, tylko potraktował Mein Kampf jako dokument doktrynalny, jako doktrynę tego, co zrobimy po dojściu do władzy. I potem pokazuje, w jaki sposób Mein Kampf było doktryną realizowaną po dojściu po władzę. I on to wielokrotnie wspomina, że wystarczyło uważnie przeczytać Mein Kampf i potraktować to poważnie, bo oni robili dokładnie to, co Hitler zapowiedział. To jest niesamowite w rozumieniu tego dokumentu, że tam wprawdzie jest wiele niedoskonałości logicznych, intelektualnych, o czym sam Chodacki pisze, ale to nie ma znaczenia. To była książka, która była programem konsekwentnie realizowanym. My ten błąd często popełniamy również współcześnie, bo i współcześnie jest całkiem sporo polityków, którzy dokładnie mówią, co zrobią, a nikt tego nie traktuje poważnie, dopóki się nie wydarzy. O, to tyle, co bym w tym temacie chciał powiedzieć. To jakaś aluzja do tych zapowiedzi, co wprowadzimy po wygranych wyborach tęczowo-kolorowych, tak? No. Ale rzeczywiście ta analiza, którą pan minister przeprowadził, myśli Chodackiego w tej sprawie jest niesłychanie inspirująca i niesłychanie płodna i ważna. Ja bym chciał tutaj z tej perspektywy zwrócić uwagę także na inne tego elementy. W ogóle analiza, którą poznajemy dzięki tej książce poczyniona przez Chodackiego, no ale przekazana nam przez Smyrgałę, analiza myśli, nazwijmy to, państwowo-rewolucyjnej Adolfa Hitlera i nazizmu. To niezwykłe. To niezwykłe i naprawdę dzisiaj nieprawdopodobnie pouczające. A jak Hitler potrafił skonstruować koncepcję, a następnie z nieprawdopodobną konsekwencją, żelazną konsekwencją zrealizować koncepcję przekształcenia narodu i państwa niemieckiego w narzędzie rewolucji niszczącej cały ówczesny świat. I rzeczywiście zdolność zrealizowania tego w olbrzymim stopniu poprzez dezinformację i propagandę, czyli oddziaływanie psychologiczne na tłum, na masy ludzkie. Tutaj jest to tylko jakby przywołane, stwierdzone, ale mamy przecież te obrazy partii tagów i tak dalej, całej wielkiej infrastruktury, którą wymyślono dla przekształcenia narodu niemieckiego w jedną, że tak powiem, zbrodniczą, żelazną pięść, która będzie przez następne dziesięciolecia, no, nawet może dłużej, prawda, działała na rzecz destrukcji ładu światowego i ładu ludzkiego. Łącznie ze zmianą relacji na przykład damsko-męskich, łącznie z przypisaniem kobietom pewnych szczególnych funkcji w ramach tego planu, prawda? Bardzo, tak powiem, realistycznie i technologicznie ujętych. Cała ta myśl jest niesłychanie technologiczna, a przekazana, zrealizowana z olbrzymią umiejętnością zawładnięcia umysłami i wyobraźnią ludzką. To są fragmenty tej książki, które czyta się z wypiekami na twarzy, ale i z dreszczami przerażenia. Panie doktorze. Głównie dlatego, że to pokazuje, że taka przemiana jest możliwa i już raz jej dokonano. I to w niezwykle krótkim okresie. To znaczy
O III Rzeszy powstają co roku dziesiątki, jak nie setki książek i opracowań. I moim zdaniem jest to bardzo potrzebne. To znaczy, prawie żeby zachować proporcje, o Sowietach powinny powstawać tysiące, bo sam czas trwania, tak, 12 do 72 albo i więcej, tutaj na to pokazuje. Ale rzeczą, kiedy ja myślę o historii III Rzeszy, która mnie poraża, naprawdę mnie to poraża, to jest to, że tam proces tej maksymalnej przemiany zajął maksymalnie może 6 lat, nawet mniej. Ta zmiana, kiedy się zmienia, jak to powiedział Chodacki... Bez tej zmiany. Tak. Od 39. To już jest gotowe wszystko. To najpóźniej do Czechosłowacji tak naprawdę i Anschlussu Austrii, czyli 38 najpóźniej, tak? Czyli w ciągu 5 lat zdołali przerobić całe społeczeństwo. To jest niesamowite po prostu. I to bez internetu i bez telewizji. Takie gwałtowne zmiany rewolucyjne niestety mogą się trafiać. O tym też trzeba zawsze pamiętać i dlatego no, pewnego takiego kośćca zdrowego trzeba pilnować. Ja jeszcze sobie pozwolę do poprzedniego punktu się odwołać. Tak jak powiedziałem, ja mam z perspektywy świadomość, że nie za bardzo nie wszystkie rzeczy w należnym stopniu uwypukliłem w mojej książce. Pozwolę sobie akapit ze stron 143-144 przytoczyć. To jest fragment, taki podrozdział Wielka Brytania, sprawa Polska. No więc no, nieszczęśliwie te kwestie umieściłem, bo powinien był ją w innym rozdziale umieścić, teraz tak sobie myślę. Chodacki miał świadomość brytyjskich interesów oraz znał specyfikę kulturową tego państwa. Dał temu wyraz odczycie dla wojska ukazującym Polskę z perspektywy Wysp Brytyjskich, przygotowanym na początku 1942 roku. W tekście, czyli przed kartą atlantycką, bo jeszcze top karta jest, a może już po karcie. Nie, karta jest 41 chyba później. 41, to po karcie. W tekście tym twierdził, że pokoju w Europie nie zagwarantuje żadna konferencja wielostronna, że może go zapewnić jedynie jednostronne narzucenie nowych zasad. Mówił o już wtedy istniejących rozbieżnościach pomiędzy przedstawianymi w tej sprawie postulatami a możliwościami ich realizacji. Pierwsze obejmowały hasła demokracji, liberalizmu, prawa do życia, samostanowienia narodów oraz sprawiedliwości, natomiast drugie, już formujący się układ tzw. Wielkiej Czwórki, Wielkiej Brytanii, USA, ZSRR i Chin. Wskazał przy tym na kłopotliwość oczekiwań mniejszych aliantów od mocarstw. Na pierwszy plan wysunął konflikt interesów między Polską a Wielką Brytanią. No i dalej może już nie ma potrzeby. Znaczy, mówię, teraz bym to w innym miejscu umieścił, prawda? Tą świadomość też tego formującego się ładu, może niekoniecznie w kontekście stosunków polsko-brytyjskich. Jeszcze jeśli mogę chwilę o Mein Kampf i III Rzeszy. Jest jeden fragment, bo teksty o Mein Kampf Chodacki napisał dwa, z czego jeden się zdążył ukazać. Ja pozwoliłem sobie na zamieszczenie, znaczy zrobiła to redakcja, ale byłoby bardzo miło, że tak się stało, na zamieszczenie reprintu tego artykułu w kwartalniku Bellona, gdzie on może nie jest o samym Mein Kampfie, a o kwestii miasta Gdańska, o sprawie gdańskiej, ale tam już są spore fragmenty poświęcone Mein Kampfowi, a w drugim to jest realizacja Mein Kampfu, taki artykuł, który już się nie ukazał. I tam, co jest ciekawe, to jest tekst, który w rękopisie pochodzi z roku 1941. On jest jeszcze sprzed konferencji w Wannsee, a Chodacki w tym tekście wytacza jedną prostą rzecz, że z Mein Kampfu wynika, że Żydów należy wytrzebić. To po prostu jest zdanie z Mein Kampfu. On tam nie pisze o tym, że będą obozy czy coś, bo wtedy jeszcze na Zachodzie sobie ludzie nie uświadamiali, ale świadomość tego, że celem Hitlera jest wymordowanie Żydów i przeprowadzenie eksterminacji, on miał. I to było wprost wynikało z tekstu Mein Kampf. Dlatego właśnie niestety czasami trzeba takie dokumenty czytać bardzo uważnie, bo takie książki. Tak, to jest. Jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym jeszcze o dwóch rzeczach, bo boję się, że później zacznie się dyskusja i to może zniknąć, ale o dwóch rzeczach, które zostały tutaj poruszone. Pierwsza to, że pan minister Smyrgała, myślę, że zgodnie ze świadomością swojego bohatera i sposobem jego postrzegania, posługuje się nieustannie nazwą
Piłsudczycy, Piłsudczyk, obóz piłsudczykowski i tak dalej, zapominając, że największe frustracje i w jakiś sposób zawody samego Chodackiego były spowodowane przez Piłsudczyków. Przecież ten człowiek był bohaterem wojny, pierwszej wojny światowej i wojny z bolszewikami. To jest człowiek, który jako młody chłopak dokonał czynów heroicznych, bohaterskich. Nie będę ich opisywał. One tutaj są sformułowane, jak idzie z paraliżowaną postrzałem nogą przez ileś kilometrów, prawda, jak się nie poddaje i tak dalej, i tak dalej. No to są rzeczy naprawdę heroiczne. I za to zostaje zepchnięty na margines przez dowódców ówczesnego Wojska Polskiego. Za to nie dostaje nawet, już nie pamiętam, tytułu kapitana, prawda? Znaczy coś, on musi o to występować, chociaż ma virtuti militari, tak. Nie dostaje krzyża niepodległości, znaczy po prostu to wszystko jest marginalizowane. Dlaczego? Bo nie jest członkiem elity piłsudczykowskiej. Po prostu, bo jest jednym z tysięcy polskich oficerów, polskich młodych chłopców, którzy w wieku 15-16 lat poszli na front walczyć za Polskę, ale nie jest w centrum tej elity. W związku z tym gdzieś tam zostaje zepchnięty na margines. Tymczasem jego myśl polityczna i jego analiza, którą tutaj przedstawiał pan minister w tej książce, ale także w tej dyskusji rekonstruujemy, no przecież Dmowski by się pięcioma rękoma pod tym podpisał. Jego diagnoza zagrożenia niemieckiego jest diagnozą, która, że tak powiem, jest typowo wywiedziona, czy też współgrająca z myślą Romana Dmowskiego, bo Dmowski nie był prorosyjski, był antyniemiecki, a nie prorosyjski, więc warto o tym pamiętać, że chociaż mówimy Piłsudczyk, bo on się sam tak identyfikował z obozem Piłsudczykiem, bo nie znał po prostu innego jako młody człowiek, to faktycznie jego jakby geniusz, intelekt i zdolność analizowania rzeczywistości automatycznie prowadził go do tych samych wniosków, które formułował Dmowski i które później formułował także Jan Olszewski, mówiąc o tym, że trzeba tak prowadzić politykę polską, by być zdolnym stworzyć państwo odporne na zagrożenie zarówno ze strony niemieckiej, jak i rosyjskiej. Na wsparcie tego, co pan minister teraz powiedział, też dwa fragmenty z książki, już ich nie będę szukał, ale pierwszy to jest taki, gdzie on pisze wprost, że jednym z celów, używając współczesnego języka, działań dezinformacyjnych niemieckich było na siłę podkreślanie różnic między Dmowskim i Piłsudskim i robienie dychotomii z tego, żeby robić w Polsce, generować podziały wewnętrzne. To też ciekawe, że Niemcy nam robili takie rzeczy. A drugą rzeczą to jest to, że jak on pisał wprost, co się dzieje w tak zwanym wolnym mieście Gdańsku, ja coraz częściej używam tego określenia, bo jak widzę to, jak się w Polsce w tej chwili próbuje zbudować... Państwa, nieprawdopodobna filipika pana ministra Smyrgały na ten temat, która naprawdę jest wprost adresowana do obecnych władz samorządowych Gdańska. Nie ma, niesamowita, znaczy naprawdę po prostu wziąć i przedrukować w polskiej prasie i w polskiej telewizji z dedykacją dla pani prezydent. Pan Gulkiewicz, tak? Przepraszam. No, Dulkiewicz, tak? Przepraszam. Nie chciałbym czegoś przekręcić, ale no już zostawiam panu głos. Nieprawdopodobne. Dwie strony, że tak powiem, pokazujące, do czego prowadzi ta filoniemieckość, którą reprezentują obecne władze samorządowe Gdańska. Znaczy, Chodacki był oskarżany przez centralę, że sieje panikę, że to niemożliwe, że przygotowania wojenne aż tak pełną parą idą w wolnym mieście Gdańsku. A on wprost pisał, że działalność dywersyjna na terenie Polski przez Gdańsk, że przemycanie w prawo, w lewo Niemców z Polski do Niemiec na szkolenia wojskowe, militarne różne i z powrotem, broń, amunicja przez Gdańsk. Cały szereg innych działań, no po prostu uważano, że tak nie jest, bo nie wierzono. On dostarczał kolejne dowody, a jemu po prostu w to nie...
Pan minister jak zawsze jest skromny. W jego analizie, jest, którą referuje za Chodackim, jest coś nieporównanie istotniejszego. Nie tylko wskazanie na doraźne działania ze strony niemieckiej, ale pokazanie, że wolne miasto Gdańsk w żadnym wymiarze nie jest bytem autentycznym, że jest pewnym wyrazem pewnego kompromisu. Tak, tak. Nie ma żadnego wolnego miasta Gdańska. Notabene. Nie ma żadnej istotowości wolnego miasta Gdańska. Mamy... Nie ma żadnej tradycji, tak. Tak powiem, zakorzenionej w rzeczywistości kulturowej, politycznej, narodowej i tak dalej, wolnego miasta Gdańsk, do którego dzisiaj niektórzy próbują nawiązywać. Czy... To jest wynik doraźnego kompromisu, a miasto Gdańsk istnieje tylko o tyle, o ile jest częścią Polski. Tak jest. Bez Polski tego miasta nie ma. Dziś jest setna rocznica tego kompromisu. Może pozwolę sobie taki cytat z Chodackiego. Dziś jest setna, nie ma, jak wiadomo, zbiegów okoliczności, są tylko znaki. Dzisiaj jest setna rocznica tego kompromisu, czyli traktatu wersalskiego, 28 czerwca, tak? I tamte zapisy od 100 do 106 regulujące statut Wolnego Miasta Gdańska, to jest właśnie ten kompromis, no to u Chodackiego wręcz bije, że Gdańsk oderwany od Polski obumiera i zabija Polskę. To jest takie zdanie ze strony 127 pańskiej książki. Gdańsk w rękach niemieckich to jeden z dalszych instrumentów rządów niemieckich nad wymyśloną przez nich Mitteleuropą, podczas gdy polski Gdańsk staje się instrumentem normalnej wymiany towarowej z południa na północ bez żadnego politycznego zabarwienia. Być może tylko pokazać to, iż on to widzi w wymiarze kontynentalnym, że to dotyczy nie tylko samej Polski, ale konsekwencje są dla całej Europy Środkowej. Może oddamy głos Państwu. Czy są jakieś pytania? Wspaniała książka napisana przez... Tak, polecamy. Ja mam pytanie do pana Smergały następujące. Czy major Chodacki wypowiadał się po aresztowaniu Sosnowskiego i przekonaniu i przekazaniu go do Polski na ten temat i również potem na emigracji, czy nawet do końca życia? No i mam jeszcze prośbę, żeby pan zechciał poświęcić parę minut na udzielenie autografów tym osobom, które kupiły pana książkę. Już myślałem, że to pan spytał o rehabilitację Sosnowskiego. No o to już pytałem. Tak, już mówię, ja powiedziałem, tak? Parę razy i tak. Mamy na ten temat, tak. Że tak powiem, zbieżne stanowiska. Co jest niesamowite w Chodackim, dlaczego też myślę, że jest bardzo dobrym patronem na to, żeby być bardzo dobrym kandydatem, znaczy już patronem w tej chwili. Dlaczego będzie bardzo dobrym patronem Centrum Kształcenia Służby Wywiadu Wojskowego, bo już nim został. Chodacki, znaczy zacznę od drugiego pytania, potem przejdę do pierwszego. Chodacki w swoich pismach wspomina o tym, że pracował w wywiadzie dwa razy, z tego co znalazłem. Pierwszy raz to jest jak składa zeznania przed Wojskowym Trybunałem Orzekającym, który moim zdaniem był patologiczną instytucją polskiej emigracji, bo tam zasadniczo wszystkich oficerów, którzy gdziekolwiek wykazali się samodzielnym myśleniem, ścigano i czołgano Wojskowego Trybunału. To jest 40 rok, grudzień 40 roku, kiedy on zeznaje w okolicznościach takich, że on wtedy był zastępcą dowódcy batalionu w 9 pułku piechoty, 3 dywizji piechoty i ten pułk się w pewnym momencie rozpadł i przestał istnieć w obliczu kapitulacji Francji i tak dalej, i tam ścigali oficerów, którzy z czoła dowódczego, ale ścigano tych, którym udało się przebić do Anglii, no z tej prostej przyczyny, że byli pod ręką. Co w ogóle jest bez sensu. I tam Chodacki bardzo broni swoich kolegów, pokazując, że przecież to, że oni uciekali, przebijali się, to sam naczelny wódz, czyli Sikorski, mówił, że to jest wielka zaleta. I on tam raz wspomina, że on musiał uciekać, nie mógł pójść do niewoli, ze względu na swoją działalność jako komisarz generalny w Wolnym Mieście Gdańsku oraz przez to, że pracował na odcinku niemieckim w oddziale drugim. To jest pierwszy raz, kiedy o tym wspomina. I drugi raz wspomina o tym, szukając pracy w Stanach Zjednoczonych w latach 40. To są dwa razy, kiedy on się przyznaje do tego, że był oficerem wywiadu.
ani słowa o Sosnowskim, ani słowa o tym, że go zwerbował, ani słowa o tych czy innych sukcesach, ani słowa o tym, że był kierownikiem STZ-u. Po prostu tyle, że pracował w oddziale drugim. To jest etos oficjala wywiadu, tak? Do końca nie mówić, po prostu nie mówić. Notabene podobna sytuacja jest z jednym z jego podwładnych, który zostały posłane wspomnienia, który mój kolega w Polsce wydał. To był poruszczyk Karol Orłowski, który kierował w pewnym momencie placówką wywiadowczą Salvador w Buenos Aires i był podwładnym placówki STZ, czyli podwładnym Chodeckiego, co do którego rodzina do dziś, on zmarł gdzieś pod koniec lat 90., do dziś jego rodzina, znaczy do zeszłego roku, kiedy im pokazałem dokumenty, wiedziała, że miał coś wspólnego z oddziałem drugim, ale tyle o nim wiedzieli. No więc ja im wysłałem dokumenty, bo oni mieli pojęcia, że on kierował polskim wywiadem w Argentynie. Nie mieli pojęcia o tym, że on był szefem placówki wywiadowczej. To jest coś zupełnie innego niż współpracować z dwójką. Ja mu powiedziałem, jakim współpracownikiem? On był oficerem, tym moim znajomym, tak mówiłem. I to jeszcze z poważną bardzo pozycję zajmował. Więc ta dyskrecja też ma tu duże znaczenie, że oni się pewnymi rzeczami nie chwalili do końca. A druga rzecz, która jest niezwykle istotna, to już na pierwsze pytanie odpowiadając, Sosnowski chciał, żeby Chodacki zeznawał w jego sprawie, na jego procesie. Zostało to Sosnowskiemu uniemożliwione. Chodackiemu nie przekazano, nie został wezwany na świadka przez sąd, przez prokuraturę. No Chodacki nie mógł zadzwonić, weź Marian przyjedź, bo był w izolacji, najpierw w mieszkaniu operacyjnym, potem w więzieniu. Po prostu nie pozwolono złożyć wniosku o przesłuchanie świadka Mariana Chodackiego. Trochę być może obawiano się skandalu, bo jakby polski komisarz generalny wystąpił w obronie Sosnowskiego, to wyszłoby na wierzch i wyrok nie mógłby być z tym, jaki został założony, tak? A wiadomo, że na Sosnowskiego wydano wyrok już przed procesem. Więc obawiano się o skandal, a dwa, no, żeby przypadkiem nie zeznał, tak? Tak ogólnie. Nie tylko, że polityk z obozu będzie świadczył, tylko po prostu, że w ogóle, żeby nie powiedział, jak było. Myślę, że to wyczerpuje odpowiedź. Ktoś z Państwa jeszcze? To nazwisko Chodacki w ogóle w naszej literaturze i w ogóle polityce było niepopularne. Ja mam w rodzinie tylko nazwisko Chodacki z tego, ale to jest zupełnie co innego. Bo o Sosnowskim się mówiło, o innych wywiadowcach się mówiło, słyszało się, a to, czy on był rzeczywiście najbardziej wybitnym takim strategiem myślowym, jak tu pan minister właśnie zaznaczył, i dlatego dla niego miejsca nie było tutaj w tym naszym układzie politycznym wtedy. Bo układ wtedy, w ogóle każda władza najpierw ma ideały, do których dąży, ale potem jak rządzi, to zaczyna od tych ideałów odchodzić. Głównym czynnikiem ich jest utrzymanie się przy władzy, dbanie. I tutaj właśnie ten młody bohater, tak samo jak Jędrzej Giertych, też młody, potem był na boczu. Można było wymienić dużo, dużo więcej innych rzeczy, którzy właśnie no, byli eliminowani, bo niby nie byli Piłsudczykami, ale tam dla wszystkich Piłsudczyków nie było miejsca na szczycie. I to jest normalna rzecz. Teraz chodzi mi o to, że dla wybitnych ludzi jest trudno się wybić w jakimś takim no, kraju jak Polska, który jest krajem marginalnym, trzeba się przyznać, bo co innego. Tak, chodzi mi o to, teraz tutaj do pana Macierewicza. Teraz dzisiaj czytam w Gazecie Polskiej, że został ten wypuszczony Bartłomiej, no ten pana asystent. W ogóle nie wiedziałem, że on był aresztowany. A tutaj raptem tak, czy to jest uderzenie w pana, czy to jest uderzenie w niego, bo tak jak tutaj w Amber Gold, to uderzenie było w Tuska, a nie w tego Parola. I tutaj ta sprawa, że był aresztowany, teraz go za kaucję wypuszczają, to tak samo jak kiedyś ta afera z Szeremietiem, to jest w ogóle. Nie uważam, żeby wypuszczenie pana Misiewicza było uderzeniem we mnie. To jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, którą pan podjął, za to
To, co pan powiedział na początku, jest rzeczywiście interesujące i bardzo ważne. I to jest problem II Rzeczpospolitej, która była nieprawdopodobnym okresem gigantycznej prężności narodu polskiego i państwa, które sprzyjało tej prężności, czego efektem, no zresztą sam Chodacki pokazuje niezwykły wzrost obrotu handlowego, prawda, od zera do 20 milionów ton, więc właśnie między innymi eksportu przez porty morskie, przez Gdańsk i przez Gdynię, więc tutaj ten dynamizm, który przerażał Niemcy i Rosję, był świadectwem właśnie olbrzymiej prężności, ale równocześnie pewnych ograniczeń, o których pan przed chwilą powiedział. Ja bym powiedział tak, że najważniejsze z tych ograniczeń związane były właśnie z szufladkowaniem i próbą konfliktowania analizy geopolitycznej i narodowej obecnej, ówczesnej sytuacji. To, co tutaj jest tak znakomicie ujęte, pokazanie, że obiektywna analiza sytuacji geopolitycznej prowadzi do wskazania zagrożenia niemieckiego jako równoległego i równego z zagrożeniem rosyjskim, że trzeba myśleć całościowo, a nie tylko w jedną lub w drugą stronę. To było jednym z dużych problemów. Z książki, powtarzam, bo ja nie miałem dostępu do materiału źródłowego, więc o myśli Chodackiego wnioskuję wyłącznie w oparciu o książkę. Z książki troszeczkę wyziera jeszcze jeden problem i to jako pytanie chciałbym do autora zaadresować na kanwie tego troszeczkę, co pan powiedział. Otóż pewną słabością z mojego punktu widzenia na podstawie książki myśli Chodackiego jest moim zdaniem niedocenienie właśnie w jego analizach sytuacji geopolitycznej i przyszłości losów świata, niedocenienie prężności kulturowo-politycznej narodu polskiego. Niedocenienie. On jest, widać tutaj, pan to cytuje, pod wrażeniem negatywnych stron charakteru, a nie wiem, czy narodowego, inteligenckiego powiedziałbym, czy oficerskiego, prawda, w Wielkiej Brytanii. Drażni go i słusznie, i denerwuje, i czuje się upokorzony sfarami, awanturami, małościami różnorodnymi. I to, no, to na pewno jest, to jest słuszne i naturalne i tak dalej, ale nie widzi, jakby, przepraszam za sformułowanie, ale trzeba to jasno powiedzieć, wielkiej dynamiki kulturowo-politycznej narodu polskiego na tle innych państw europejskich. A przecież jak spojrzymy dzisiaj, po tych dziesiątkach lat, które nas od jego analiz, że tak powiem, oddalają, to jak zobaczymy na poszczególne narody, to rzeczywiście Tusk miał rację. Jesteśmy wyspą. Wyspą prężności cywilizacyjnej, wyspą, że tak powiem, zdolności do utrzymania podstawowych ideałów, wartości zamienionych na praktykę gospodarczo-polityczną. Zamienionych i dlatego też bardzo, bardzo zawiodłem się na pana słowie. Polska marginalnym narodem? Polska wielkim narodem, która jako jeden z niewielu, jeżeli nie jedyny, przetrwała katastrofę cywilizacyjną II wojny światowej i okupacji sowieckiej i umiała z niej wyjść z tą dynamiką, jaką dzisiaj prezentuje. Dziękuję. Dodam jeszcze tylko jedno słowo. To jest w ogóle ciekawe, bo ja w tej książce oczywiście odwołuję się w pewnym momencie do innej książki, która ma kapitalne znaczenie dla zrozumienia rzeczywistości. I chodzi oczywiście o Nowe kłamstwa w miejsce starych Golicyna, która, no to jest książka, można to w PDF-ie w sieci znaleźć, która jest fundamentalna do tego, żeby zrozumieć świat, w jakim żyjemy. Natomiast Golicyn popełnił dokładnie ten sam błąd, co Chodacki. Nie docenił sił narodowych narodów Europy Środkowej, nie tylko Polski, szerzej, tam też o Jugosławię chodziło. Że najsłabszy i właściwie jedyny większy błąd tego, co pisał Golicyn i Chodacki też, to jest niedocenienie sił witalnych narodowych. Czy to jest polski, czy też ukraiński, czy bałkańskich narodów, tak? Prawda? To jest błąd nie tylko jego, to jest w ogóle ciekawe, że to jest nie tylko jego błąd. Tak.
Tu jeszcze pani chciała pytanie zadać. Dziękuję, mam trzy pytania. Tę książkę pierwszy raz w ręku, więc nie do końca wiem, co ona zawiera. Ale pierwsze pytanie moje dotyczy informacji ze strony 73, w której zawarty jest opis aresztowania, zatrzymania właściwie Chodackiego, tak, i jego współpracowników, którzy byli wcześniej torturowani, a następnie zostali przez Niemców przewiezieni do Tylży, a później na granicę litewsko-niemiecką. Przecież w tym czasie trwało no, wyniszczanie Polaków na Westerplatte. I tak. Właśnie pytanie, co właśnie spowodowało takie, tam, powiedziałabym, tam łagodne potraktowanie? Tam to jest opisane. Dwie rzeczy. Jest, tak? Tak, tak. Dwie rzeczy. Statut dyplomatyczny, to znaczy Niemcy się obawiali i Chodacki tym zagrał, że zrobimy to samo Niemcom w Warszawie, jak im coś się stanie. To jest jednak początek wojny, jeszcze nie wiadomo, tam są też niemieccy dyplomaci i tak dalej. Wojna zaczęła się bez wypowiedzenia, więc oni tam ciągle na miejscu byli. Mhm. To jest pierwsza rzecz. A drugą rzeczą jest to, że interweniował też jak Karl Jakob Burchardt, czyli Szwajcar, który był przedstawicielem Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku. Komisariat Generalny Rzeczypospolitej wprawdzie był wyrazem suwerennego przywilejów państwa polskiego nad częścią aspektu życia Wolnego Miasta Gdańska wynikającymi z Traktatu Wersalskiego, ale był jednak potrosze traktowany jako część szerszego układu wynikającego z Ligi Narodów, czyli z takiego prawa międzynarodowego jakby. Niby władza narodowa, ale jednak w ramach mandatu Ligi Narodów. Więc były takie dwa bodźce, czyli to, że byli ciągle niemieccy dyplomaci w Warszawie i zaszantażowanie przez Chodackiego Niemców tą świadomością oraz to, że Liga Narodów się upomniała, że tak nie. To tam jest wyjaśnione. Rozumiem. Teraz drugie pytanie. Bywa tak, że często kilka osób, czy kilkadziesiąt nawet, jest świadomych pewnych sytuacji, trendów no, politycznych, ale ktoś tylko, że tak powiem, podejmuje działanie. Właśnie, co dało, że tak powiem, ten impuls Chodackiemu? Czy były jakieś rozmowy z innymi osobami? Bo przecież czy on sam samodzielnie podejmował, przecież nie samodzielnie chyba, że tak powiem, ukrywał to archiwum, bo jeszcze to właśnie wiąże się z moim trzecim pytaniem. Jakiej wielkości było to archiwum? Przepraszam, że tak zapytam technicznie trochę. Czy to był metr sześcienny, czy się mieścił w samochodzie osobowym, czy dwa wagony kolejowe były potrzebne, czy ciężarówka tylko. Gdyby pan był uprzejmy powiedzieć, bo on współpracował z kimś, prawda, w ukrywaniu tego archiwum, właśnie nawet stopniowo, jeżeli potem ono było tam ukrywane. Z zapisku, jak on to schował, nie znalazłem. Jestem w stanie wskazać osoby, które to wydobyły. Wspomniany pułkownik Adam Koc i generał Wincenty Kowalski. Generał brygady Wincenty Kowalski, notabene świetna karta we wrześniu 1939 roku, niepokonany, jego dywizję nazwano Żelazną Dywizją, bo razem z Maczkiem, jeden z dwóch niepokonanych dowódców na polu bitwy w II wojnie światowej, we wrześniu, w wojnie obronnej 1939 roku. Jakie to jest objętości archiwum? To jest archiwum, ja bym to musiał podliczyć, bo mam to głównie w wersji elektronicznej, ale to jest archiwum o objętości kilkudziesięciu tysięcy stron. O tak może będzie najprościej to opisać. Czyli metrów, ile to jest metrów bieżących, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ale no to jest duża kolekcja. To jest największa zachowana kolekcja oddziału drugiego, taka zwarta. Musiałem policzyć, naprawdę. No, bardzo dużo. Ale ja skorzystam z pani pytania, jeżeli można, bo w nim ja odebrałem coś więcej. I to jest moim zdaniem niesłychanie interesujące i rzeczywiście jako pytanie do autora. Jakie były głębsze źródła myśli i rozwoju myśli intelektualnej i analitycznej Chodackiego? Bo pani ma rację, zwykle takie zjawiska kształtują się w jakimś kręgu, w jakimś środowisku, w wymianie myśli, w wymianie refleksji, w dyskusji i tak dalej. W pana relacji Chodacki robi wrażenie samorodka. Robi, poza rodziną oczywiście, poza przekazem rodzinnym, który był, to widać z tego, co pan wspomina, bardzo silny, ale generalnie samorodka. Nie ma
tego środowiska tutaj pokazanego, może go nie było, może on właśnie był wytworem własnego, że tak powiem, siły własnego intelektu i woli. Oddział drugi w ogólności, doświadczenie wywiadowcze i właśnie środowisko Ignacego Matuszewskiego. Jak się potem to zobaczy, czy to jest minister Jędrzejewicz, czy to jest sam Matuszewski, czy Florian Reichmann, to właściwie odpowiadając na pytanie, to jest to, co pan zdiagnozował na samym początku spotkania. To jest środowisko Ignacego Matuszewskiego. To trzeba sobie tak to nazwać, bez cienia wątpliwości. Tutaj miałbym pytanie do panów prelegentów, do pana ministra, do pana prelegenta. A propos osoby Mariana Chodackiego, jeśli chodzi o jego myśl wizjonerską w czasie wojny, ponieważ do końca się tak może bym nie zgodził, że to był aż tak super wizjoner, jak tutaj panowie go przedstawiacie, ponieważ Polska w latach 30. jak i 40. miała naprawdę super wizjonera, jakim był Władysław Studnicki, i który przewidział dokładnie przebieg wojny, a zwłaszcza to, co się wydarzyło we wrześniu 1939 roku. I tutaj mam pytanie do panów, czy pan Marian Chodacki, czy znajome były prace Władysława Studnickiego panu Marianowi Chodackiemu? No, to jest pytanie do pana Dominika. On na to pytanie tylko może odpowiedzieć, bo badał biografię Chodackiego. Myślę, że na kanwie swoich kolejnych studiów i zaangażowań musiał się ze Studnickim, zwłaszcza będąc człowiekiem zajmującym się problematyką niemiecką, musiał się spotkać z myślą Studnickiego. Za to no, jednak bym zdecydowanie zaprotestował przeciwko utożsamianiu Studnickiego z Chodackim. To dwa zupełnie przeciwległe, alternatywne sposoby myślenia o problematyce niemieckiej. Zupełnie. Tak, tylko chodziło mi o wizjonerię. Ale i co więcej, za to zgadzam się z podstawową pana tezą i ona jest za mało podkreślana, za mało eksponowana. Ta praca być może to, że tak powiem, robi. Bogactwo polskiej myśli intelektualno-polityczno-wojskowo-geopolitycznej II Rzeczpospolitej jest gigantyczne i nieznane zupełnie. Tutaj w Polsce, nieznane. Znane było na emigracji po II wojnie światowej. Tam było obecne, ale w Polsce praktycznie zupełnie. Odpowiadając w punktach, dokumentu wskazującego na to, że znał, nie znalazłem. Intuicyjnie powiedziałbym, że musiał. Że musiał, po prostu musiał. Znał się Niemcami, musiał znać myśl Studnickiego. Co do samej myśli Studnickiego, to jednak w myśli Studnickiego, gdzie on rzeczywiście przebieg wojny przewidział i pokazał, jakie są konsekwencje, ja mam dwa zastrzeżenia. Wynikające z tego, że Studnicki był jednak głównie teoretykiem i nie był dyplomatą i nie brał udziału w życiu takim czysto politycznym. Mam dwa zastrzeżenia do myśli, może nie do końca zastrzeżenia, może takie dwa przepisy, które trzeba mieć. Pierwsze to jest to, że Studnicki w swojej myśli ostatecznie skazuje Polskę na bycie peryferium surowcowym i podzespołowym, używając współczesnego języka Niemiec. I tu jest pytanie, tak naprawdę najgłębsze z możliwych, jakie można zadać. Czy o to chodzi, czy my się z tym zgodzimy? Bo jeśli tak, to proszę bardzo. To zresztą jest cała grupa polityków, którzy pewnie nawet nie znając myśli Studnickiego w zasadzie się wpisuje w ten postulat. Już tu też może nie będę operował więcej. Natomiast W każdym razie Studnicki kończy wnioskiem, który w zasadzie zamyka wszelką możliwość myślenia o polityce w Polsce. Gdybym ja to miał tak oceniać. Więc to jest pierwszy przypis, komentarz, który mam do Studnickiego i takie powiedziałbym zastrzeżenie. A zastrzeżenie drugie jest takie, że trzeba postawić pytanie inne, a jak wyglądałby świat i jak wyglądałaby rzeczywistość, gdybyśmy my wtedy się Hitlerowi podporządkowali? To na to pytanie już odpowiadał profesor Wieczorkiewicz, czy
Ja bardzo ceniłem profesora Wieczorkiewicza i odbyłem z nim kilka naprawdę fascynujących debat, ale z perspektywy pisania tej książki już nie mam takiej pewności. Z banalnej przyczyny. Wehrmacht niewykrwawiony w Polsce najeżdża na Francję i na Wielką Brytanię. No to nie jest takie oczywiste. No nie jest takie oczywiste. Problemu z Polską. Właśnie od tego zacznijmy. Od tego. Była sojusz, ale do tej likwidacji nie doszło. No nie, właśnie ja też tak uważam. Przez wiele lat tak uważałem, robiąc projekcję tego, że Czesi lepiej na tym wyszli, Rumuni na tym lepiej wyszli, Węgrzy na tym lepiej wyszli, ale trzeba sobie zdać sprawę, tak jak Mein Kampf przeanalizował Chodacki i to wprost pokazał, my byliśmy inną kategorią. Są fragmenty bardzo długie o Słowianach. Nie, Sklavenfelker jest wprost opisane, że są Sklavenfelker, a po nim... Sklavenfelker to jest gra słów w języku niemieckim, bardzo sugestywna. Proszę wziąć oryginał Mein Kampf, wydany po niemiecku. Sklavenfelker można czytać i jako narody słowiańskie, i jako narody niewolnicze. I to jest, to trzeba mieć to wyczucie na gruncie języka niemieckiego, żeby sobie z tego zdać sprawę. To jest pierwsze. To nie jest 112. Chodziło mi o to, że nie ma przypisu odnośnie to, co pan tutaj stwierdził, że Chodacki napisał o podrzędności Słowian jako podrzędnym gatunku człowieka. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o Żydów, jest. Więc, no mówię, chciałbym po prostu tylko ten fragment znaleźć w Mein Kampf, odwołanie, no bo... To jest cytat Chodackiego. Jak pan mi pokaże swoje wydanie Mein Kampf, to poszukamy. Mógłbym, tylko mam na czytniku. A. Dobra. To jak mam na czytniku, to nie zostało wydane w Polsce. Tak. Dobrze, ale wracając do tego, dlaczego musiało być tak być. Ja sobie z tego zdaję sprawę nawet nie tylko przy Chodackim, tylko przy innej rzeczy. W Czechach nie zrobiono akcji AB. W Czechach nie było Piaśnicy. A dlaczego nie było Piaśnicy? Bo Czesi jako część Imperium Niemieckiego przez wiele lat byli traktowani już właściwie trochę inaczej, lepiej i wyżej niż my. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga jest taka, że to nie koszt, dla III Rzeszy Czechosłowacja nie stanowiła takiego źródła problemu rozgrywanego często w propagandzie, bo ona się z Austro-Węgier wyłoniła, z kraju, który się rozpadł, bo nie miał spoiwa w postaci ideologii narodowej. Tylko to była monarchia wielonarodowa i spoiwem był monarcha, którego już nie było, więc nie ma spoiwa. Nie było kwestii narodowej. Podczas gdy II Rzeczpospolita, poprzez to, że Wielkopolska stała się częścią wolnej Polski i przez to, że powstania śląskie, które w Polsce, czego nie potrafię zrozumieć, są przedstawiane jako porażka, a moim zdaniem powstania śląskie to jest wielkie zwycięstwo tak naprawdę, odebrały Niemcom 1/3 potencjału przemysłowego, 2/3 zajęła Alzacja i Lotaryngia powrót do Francji oraz mniej więcej 1/3 potencjału rolnego, ponieważ Wielkopolska była największą rolniczą prowincją Niemiec przed I wojną światową, a do tego jeszcze wprowadziło to duże problemy dla Szczecina i Pomorza, bo handel zaczął iść przez Gdańsk, a nie przez porty niemieckie. Czesi, czy Węgrzy, czy Rumuni nie stanowili w związku z tym tego rodzaju przeciwnika i tego rodzaju zagrożenia, jak stanowili Polacy dla Niemiec. I
sam fakt, że była akcja AB i było aresztowanie profesorów na Uniwersytecie w Krakowie, bardzo pokazuje jedną rzecz, że listy proskrypcyjne przygotowane przez niemieckie służby specjalne w oparciu jeszcze o cesarskie, kajzerowskie i austro-węgierskie były przygotowane już wcześniej. Przebieg tej akcji, tempo jej realizacji, uruchomienie jej już w październiku 1939 roku pokazuje bardzo wyraźnie, że możliwości kompromisu z Niemcami nie było. Ja nie ukrywam, ja pogląd zmieniłem w toku czytania, pisania tej książki i czytania wszystkich okolicznych lektur i składania tych rzeczy. Ja też myślałem bardzo długo, że trzeba pójść z Hitlerem na ruskich, mówiąc bardzo kolokwialnie, tak? Ale z tego wyrosłem. No, dzięki Bogu to się działo wtedy, kiedy był wiceministrem obrony narodowej i już zmienił zdanie, bo inaczej byłoby nam trudno współpracować. Ale mówiąc serio, no naprawdę, no, trzeba znać minimum wiedzy mieć na temat przebiegu II wojny światowej i zachowania się Niemców podczas II wojny światowej i oraz powiedzenia, że Polakom wystarczy ile? Czytać, pisać i liczyć do 10. No na Boga, no, żeby wiedzieć... Dobrze, no do więcej, no przepraszam, żeby wiedzieć, jaki był program niemiecki wobec Polski. Nadzieja na sojusz niemiecko-polski była wtedy, nie mówię o obecnych rozczarowaniach, mam nadzieję, była wtedy nadzieją po prostu samobójczą. Dobrze, ale przepraszam, bo panowie panu odpowiedzieli, ja bym już na tym poprzestał, dobrze? Panie profesorze, ale trzeba wysłuchać. Nie, ale przepraszam, teraz pan. Nie, w obronie profesora Wieczorkiewicza, on napisał między dwoma wrogami. Ja polecam pamiętniki Goebbelsa, bo one dokładnie pokazują przebieg jego rozmów z Hitlerem. I tam jest bardzo wiele elementów ocen Polaków, poprzedzających oczywiście wrzesień 1939, ale także opisy na przykład jego wizyty w siedzibie, czy też w Muzeum Piłsudskiego w Belwederze, gdzie bardzo agresywnie wypowiada się o Polakach. Mówi o nas, nie będę używał tych określeń, warto sięgnąć. To są określenia, no powiedziałbym, bardzo wulgarne i bardzo agresywne, traktujące nas jako podkategorię. Opisy miast, które mijał, opisy Warszawy, opisy ruin tejże Warszawy. Można uważnie przejrzeć, bo to jest najdłuższy pamiętnik, jaki został zachowany, napisany przez bliskiego współpracownika Hitlera. I tam jest dokładna ocena, jak Niemcy widzieli Polaków, jak postrzegali także geopolitykę, bo tam jest dużo na temat geopolityki Hitlera. To tak tytułem refleksji, bo są źródła, można sięgnąć. Jest także tłumaczenie polskie, ale są oryginalne pamiętniki przechowywane w kasie pancernej, a więc to jest jedyne w zasadzie oryginalne i tak wielkie źródło dotyczące... Są jeszcze pamiętniki Szpera, gdzie też pokazuje zafascynowanie kadry naukowej wobec Hitlera, wręcz zauroczenie. No Szper po spotkaniu na uczelni całą noc dochodził do siebie, bo doznał objawienia, prawda? Hitler był, no, klaskano, stano, kiedy on przedstawił swoją koncepcję na uczelni, na której powstała koncepcja państwa pruskiego, katedra Hegla, specjalnie stworzona po to, aby zbudować pewną wizję ideologii państwa, tą, którą w jakimś tam stopniu później realizowano w Berlinie. Ale ja tak tytułem tylko drobnej refleksji. Natomiast co mnie fascynuje rzeczywiście, no, jestem naukowcem, więc takie określenie świadczy o moim stosunku do właśnie tej warstwy analitycznej tej książki. Bo rzeczywiście to jest pokazanie, jak istotną rolę Gdańsk odgrywał w tej perspektywie niemieckiej, jak ogromną rolę odgrywa w tej perspektywie Międzymorza. I jak ta Mierzeja, która jest dzisiaj tematem ogromnej dyskusji, przekop, nie przekop, jak ona się dokładnie spina w tym wymiarze geopolitycznym i jak ta książka jest aktualna. Niby mówi o pewnych wydarzeniach, które są za nami. I o to chciałem zapytać, to znaczy, czy to jest pojawiające się, rosnące przeświadczenie o takim, o głębi naturalnych porównań do dzisiejszej sytuacji, do pewnych
do pewnych kwestii, które się pojawiają, do tego, co się dzieje w Poznaniu, do tego, co się dzieje w Gdańsku, do tego, jak bardzo mocno oddziaływanie jest na to, żeby wytrącić nam pewną świadomość geopolityczną i pewną naszą dojrzałość i mądrość związaną z tym, żeby odczytać bardzo dokładnie te znaki. To znaczy, gdzie jesteśmy i jak rozwiązać ten dylemat, który został rozwiązany. No tutaj między innymi właśnie myśl pana premiera Olszewskiego, pana ministra Macierewicza, ja to mówię jako dwie postacie w jednym, bo to jest w zasadzie bardzo nowoczesne rozwiązanie tego dylematu. Na ile i w którym momencie to się pojawiło? Ta głęboka świadomość tego, że w zasadzie ta książka jest o dzisiejszej sytuacji. No jest. Ja miałem taką świadomość, jak to pisałem, bo tak naprawdę ta książka miała na początku wyglądać inaczej. Ja się chciałem skupić w dużej mierze na STZ-cie. Napisać, jak działał polski wywiad na obu półkulach. Ale potem stwierdziłem, że na to jeszcze przyjdzie czas, bo te odręczne notatki, częściowo wydane, częściowo opisane do szuflady, zachowane konspekty wykładów i innych rzeczy, brzmią potężnie znajomo. I stwierdziłem, że się na tym skupię. Też dlatego, że ta książka, nie ukrywamy, jest też efektem pewnych kompromisów, takich nazwijmy to formalnych, związanych z funkcjonowaniem prawa o szkolnictwie wyższym w Polsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta książka tak naprawdę nie jest do końca książką historyczną, jest książką o naukach o bezpieczeństwie. I moment, ponieważ ja troszkę się tym naukowo zajmowałem, moment, w którym zacząłem widzieć, że czytam rękopisy i mam co do tego całkowitą pewność, że to są rękopisy z lat 40., góra 50., ale przeważnie 40., a tam się pojawia koncepcja generacji wojen, którą Amerykanie sobie przypisują, że myślili w roku 89 niejaki William Lind, a Chodacki o tym pisał wcześniej. Jak widzimy, opis różnych rzeczy propagandowych, które de facto dziś powiedzielibyśmy, że jest kwestią czymś pomiędzy komunikacją strategiczną a dezinformacją, ale on to nazwał propagandą, bo taki wtedy był język. Jak widzimy coś, na co on zwraca uwagę, co dla mnie było szczególnie istotne, bo ja się zajmowałem dezinformacją zawsze z perspektywy sowieckiej, a tu się okazuje, bam, Hitler miał ogromne zasługi w tym samym, tak? W stworzeniu pewnych mechanizmów. Potem jak, no już pomijając tam kwestię generacji wojen, czy opis całego szeregu działań, które dziś się nazywa wojną hybrydową, że to niby taka nowość, a tam wprost napisane, że to strategia kominternu w dużej mierze. I tak dalej, i tak dalej. No to był ten moment, w którym ja już nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby od tego pisania odejść. To znaczy, żeby, bo tu się pojawiła, my do tej pory nie mówiliśmy, skupialiśmy się na bardzo konkretnej analizie politycznej, ale tu się pojawiają czasami terminy, a czasami pojęcia, które zostały ileś tam lat potem dopiero zagościły w nauce, a tu się już pojawiają, a innym razem, pod innymi terminami są zjawiska, które wtedy jeszcze nie występowały, a wystąpiły później. I to jest cała moc tej książki. Wracając do tego, że środowiska, Chodacki oczywiście nie jest jedyny, jest Matuszewski, to już powiedzieliśmy, jest Studnicki wspomniany, oczywiście też przykład tego, że ta myśl wyprzedzająca była. Jest Bączkowski, którego tekstów jeszcze nie widziałem, a tylko wiem, że są i są zupełnie genialne. Jest to, co wraga nie zbrzydzki, Bocheński, oczywiście, tak, od tego, co należałoby zacząć tak naprawdę. Jest Mackiewicz jeden i drugi de facto, prawda? Jest, o Bączkowskim powiedziałem, są teksty wragi, za którym ja nie przepadam, ale nad którymi kolega pracuje, żeby wydać, bo one jednak stały się podstawą zachodniej sowietologii. I w Stanach można znaleźć książki wydawane przez byłych oficerów wywiadu, na przykład nieżyjącego już Herberta Romersteina, właściwie bardziej kontrwywiadu nawet, gdzie on pisze podziękowania pisze dla żony wragi, dla żony Niedźwiedzkiego, za to, że nauczyła go rozumieć Rosję. Ale Julie chyba miała na myśli, nie pamiętam w tej chwili, ona miała na imię, ona by nie rozumiała Rosji, bo ona się tego nauczyła od wragi Niedźwiedzkiego, który zawalił w moim zdaniu operację Trust, ale przynajmniej z niej wyciągnął wnioski.
A operacja Trust, to już mówiliśmy o tym na przystanku Historia, że kiedyś trzeba będzie zrobić osobne spotkanie. To jest niekończąca się operacja, która trwa od lat 20. No i tak, no, a my przynajmniej wiemy, przynajmniej wiemy. Trwała i się skończyła. Proszę? Trwała i można się zastanowić, czy się skończyła. Tak. To dyskusja o Michniewiczu. Tak, prawda? Kiedyś musimy tutaj odbyć. Michniewicz musi tak. Może w tym samym gronie. No to Sławka trzeba będzie na Michniewicza wezwać. No oczywiście. To nie ma żadnej wątpliwości. Więc to, co pan minister powiedział, to jest ogromny potencjał, który my gdzieś mamy, który jeżeli dziś go wyciągniemy z powrotem, to możemy znowu wybić się na bycie liderem, no właśnie, nie wiem, czy nauko o bezpieczeństwie, czy geopolityki, jak to nazwać, to można dłużej pomyśleć, ale pewnie oryginalnej myśli. To wielkie zdanie, które przed chwilą pan profesor, przepraszam, pan minister powiedział i niezwykłe, które pokazuje, że tak powiem, siłę nauki polskiej, ale też na Boga. Z całym szacunkiem dla nauki polskiej, z całym szacunkiem dla jej potencjału, z całą wagą dla nauki polskiej, dla naszego życia społecznego, my musimy do tej myśli sięgnąć po to, żeby zbudować strategię bezpieczeństwa narodowego, która wychodzi z realnego zrozumienia, że II wojna światowa ciągle ma swoje, że tak powiem, przedłużenia w poszczególnych wydarzeniach i w poszczególnych zjawiskach, które kształtują naszą współczesność. I jeżeli nie wrócimy do tamtej myśli, która była kształtowana poprzez wydarzenia II wojny światowej, to będziemy, że tak powiem, jak dzieci we mgle rzucani od lewa do prawa, tak powiem, według publicystycznych mód czy publicystycznych trendów takiej czy innej telewizji bądź takiej czy innej gazety. A my musimy zakorzenić naszą myśl narodową właśnie w tamtych analizach, bo one rzeczywiście kształtowały się w niepodległym państwie polskim w oparciu o polski interes narodowy. Tu musimy już postawić kropkę, mimo bardzo ciekawej dyskusji, dać Państwu szansę, którzy posiadają egzemplarz książki na podpisanie przez autora. Myślę, że to jest temat, do którego będziemy jeszcze wracać. Do przywołanego, zwłaszcza bliskiego mojemu sercu Michniewicza, mam nadzieję, że w podobnym gronie plus profesor Cęckiewicz będziemy się mogli spotkać i o tym porozmawiać, bo to jest fascynująca opowieść trwającej ciągle operacji Trust. Ja się z tym zgadzam. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć pana ministra Antoniego Macierewicza i doktora Dominika Smirnowa. Bardzo serdecznie dziękuję.